Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Dobry wieczór, poniedziałek, 21. Karolina Opolska, zapraszam na Studio Wyborcze. A przy naszym pięknym, zamszowym stole siedzi już Kamil Dziubka, onet.pl. Dobry wieczór, cześć. No dobra, to zacznijmy tak po bożemu, chronologicznie. Za nami druga tura wyborów samorządowych, chociaż dużo mniej emocjonująca niż pierwsza, ale troszeczkę emocji było, nie? Któreś wyniki jakoś tam... Czekałeś na któreś miasta szczególnie? No tak, no na Kraków przede wszystkim. Nie na Wrocław? Wrocław trochę mniej, bo jednak ten Kraków trochę bardziej gorący. Choć oczywiście to wszystko się toczyło w takim sosie, zwłaszcza Wrocław, no takim nazwijmy to wewnątrz obozu władzy. No Kraków był ciekawszy o tyle, że no jednak tam ten element jednak pisowski, nazwijmy to, gdzieś się pojawił w trakcie kampanii przed drugą turą, tak? Mm. Tam parę osób poparło Gibałę, z kolei Małgorzata Wasserman powiedziała, że w ogóle Gibała to w życiu na niego nie zagłosuje. Lewica się podzieliła. No, to jest w ogóle komedia. Zresztą możemy o lewicy później pogadać, bo tam też się dzieje jakieś takie strasznie dziwne rzeczy. No, więc zaskoczony jestem Krakowem z kilku przyczyn. To znaczy, gdybyś mnie miesiąc temu spytała, inaczej, gdybyś mi powiedziała miesiąc temu, że Miszalski wygra wybory, no to byłbym zaskoczony. Dlatego, że on wtedy w sondażach był wiecznie drugi, to Gibało był przecież tym pretendentem numer jeden w mieście, w którym wieloletni prezydent już postanowił sobie przejść na prawdziwą emeryturę. No i Gibała przecież tak naprawdę 8 lat jego bytności w Krakowie, no bo przecież on był w centralnej polityce, był posłem, chyba dwóch kadencji nawet, no ale potem te jego 8 lat to było takie frontalne atakowanie Majchrowskiego, no i to był projekt pod tytułem Gibała prezydentem. Mhm. On w to wrzucił mnóstwo pracy, mnóstwo pieniędzy też. On oczywiście mówi, że on przegrał z wielką machiną partyjną. Mnóstwo aktywności medialnej. Ja pamiętam jeszcze, jak 3 redakcje temu, jak pracowałam w innej redakcji, jak się zbliżały wybory samorządowe w Krakowie, to zawsze ludzie od Gibały dzwonili, tak, żeby koniecznie go zapraszać do programów. Tak, no wiesz, no, dziennikarze z Krakowa mówią, że Gibała tak naprawdę miał swoje media w ogóle. On tam kupę kasy w ogóle wrzucił, tak? No jest jakby zamożnym człowiekiem. Mhm. Więc jakby miał z czego brać. No i przyszedł ten Miszalski, który nie był jakąś taką, mówię o takim obrazie ogólnopolskim, tak, no nie był jakąś taką postacią bardzo znaną, myślę, że... Nie, w ogóle nie był. Spora część dziennikarzy nawet go nie kojarzyła, no ja akurat go kojarzyłem, powiedzmy gdzieś tak od 2 lat, kiedy on wygrał wybory na szefa regionu Platformy w Krakowie, czy wyboru regionu małopolskiego, no to wtedy zacząłem go kojarzyć. Ale tak naprawdę większość z obserwatorów dopiero teraz go poznała. Więc tak jak mówię, no miesiąc temu byłbym zaskoczony, gdybym się jakby takie proroctwo usłyszał, że to on zostanie prezydentem. Natomiast no, po tych 2 tygodniach tej drugiej tury jednak byłem zaskoczony tym, że ta przewaga między Miszalskim a Gibałą była tak mała. Czyli dlatego, ty myślałeś, że wygra Miszalski jeszcze wyższą jeszcze przewagą? Jeszcze trochę wyższą przewagą, to znaczy on po pierwszej turze miał 11 punktów przewagi, to jest bardzo duży zapas. 11 punktów. Ale to było tuż po tym, jak przyjechał Donald Tusk i to go było wsparł. Tuż po tym, no tak, no ale to nie wycofał tego poparcia. Ale wiesz, minęły 2 tygodnie, no wiesz, 2 tygodnie no od tak, poparcia. To już zupełnie inna dynamika. Potem jeszcze się okazało i z badań to wynika, że większość wyborców PiSu, którzy poszli do drugiej tury, zagłosowało tam 90% zagłosowało na Gibałę, więc to miało swoje jakieś znaczenie. Więc ten Kraków zaskakujący, a reszta chyba nie, znaczy inaczej, Sutryk mnie też zaskoczył, że jednak wygrał taką przewagą. No bo były nawet sondaże przecież przed drugą turą, które dawały wygraną Izabeli Bodnar. No ja mam taki dystans do sondaży, taki na tych lokalnych. Zresztą w te sondaże, które dawały zwycięstwo Bodnar, one jednocześnie pokazywało, że niezdecydowanych jest chyba 25%. No tak, ale to była bardzo niska frekwencja we Wrocławiu i zastanawiam się, na ile ta niska frekwencja we Wrocławiu nie wynikała właśnie z tego, że trochę wrocławianie mieli dylemat, na kogo tam zagłosować. No mieli dylemat, ale też zobacz, no jaka, wiesz, sytuacja się zdarzyła, że jedna trzecia
trzecia wyborców Izabeli Bodnar z pierwszej tury zagłosowała na Sotryka. Mhm. To, co tu się wydarzyło, tak? No, jakby to jest moim zdaniem... Może ten występ ostatni może pani występ Izabeli, ostatni, który ten, był dość kuriozalny. Stand-upowo-komediowy. Tak. Być może to, chociaż myślę, że tu jednak... Wrocławianie w pierwszej turze postanowili pokazać żółtą kartkę bez pokazywania tej czerwonej, tak? No uznali jednak, że ten wybór, kiedy być może się dowiedzieli dopiero, kim pani Bodnar jest, że ten wybór jest bezpieczniejszy. Co do innych miejsc, chyba nie, no nie było aż takich jakichś spektakularnych pojedynków. No ta Gdynia była ciekawa o tyle, że tam naprawdę nie wiadomo było, kto wygra. Rzeszów fajnie, inaczej. Może Rzeszów, znaczy, może trochę. Inaczej to Zakopane. No to Zakopane jest ciekawe, tak? To znaczy pytanie, na ile tu... Znaczy ja też nie wierzę, że Zakopane przestanie być bastionem PiSu, tak? Oczywiście no, w wyborach samorządowych trochę inni szatani są czynni i myślę, że po prostu mogło być tak, że... Po rządach pana Doruli, który no, jakby był sklejony z PiS-em, był związany z PiS-em, to jednak ludzie stwierdzili, to może jednak ktoś inny, może jednak nikt z PiS-u. A ale może to się po prostu nie musi... konserwatywne Zakopane nie chciało zagłosować na kobietę, bo tam kandydatką Prawa i Sprawiedliwości była kobieta. Ja myślę, że to już tak, trochę przesadzam, trochę za daleko wiem, idę. Nie mam pojęcia, wiesz, no, to jest tak, że my na Zakopane patrzymy jako takie wielkie, zatłoczone, podhalańskie miasto, natomiast tak naprawdę tam na stałe mieszka, nie wiem, ile tam jest zameldowanych, no to nie wiem. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Wiesz, to jest, de facto to jest małe miasteczko. Mhm. Tylko pełne turystów. Tylko pełne turystów, ale no, którzy tam przecież na co dzień w większości nie mieszkają. Więc my też tak na to patrzymy. Nie wydaje mi się, żeby akurat Zakopane przestało być bastionem PiSu. Natomiast myślę, że ta porażka jest bolesna dla Prawa i Sprawiedliwości. To Zakopane jest takie symboliczne, zawsze było gościnne dla polityków PiSu. No tak, pamiętam, jak Beata Szydło gratulowała, że tam Zakopane nie daje się unijnej propagandzie, nie przyjmuje tej konwencji antyprzemocowej. Tak. W Zakopanem można lać żony, można. Tak? Zobaczymy, czy zgodnie to ze staropolską nie, no, tradycją. Się, oczywiście, nie, oczywiście się. Nie wolno nigdzie. Ale też nie, jestem daleko od tego, że mówić, że Zakopiańczycy leją swoje żony. Nie, nie, to był żart oczywiście. Tak. No dobra, ale to czy po tej drugiej turze można z jakąś pewną dawką śmiałości powiedzieć, kto te wybory wygrał? Ogólnopolsko? Ciężko, moim zdaniem jednak, no, jakby w tej analizie kluczowe jest postawienie pytania, czy kto ma więcej władzy po tych wyborach na tym poziomie samorządowym? Mhm. Czy PiS ma więcej, czy ma mniej po tych wyborach niż miał? No uważam, że jednak ma mniej. No i to sporo mniej. I to sporo mniej. Platforma ma więcej, wiesz, no Platformie się udały takie rzeczy. No ten Miszalski w Krakowie to uważam jest, to jest oczywiście największy sukces Platformy, ale oni tam mają samodzielną większość w Radzie Miasta. Tego nigdy nie było. No tak. We Wrocławiu jest to samo. W Toruniu, gdzie był prezydent od 20 paru lat, ten sam przyjazny będący pan Zalewski z przeszłością ojcu. Chyba w partii jeszcze w czasach słusznie minionych, no, mocno też właśnie sklejony z ojcem Tadeuszem Rydzykiem i nie dość, że przegrał, Platforma tam ma większość w Radzie Miasta. I w Koszalinie też prezydent z Platformy będzie, gdzie był prezydent Jedliński, wydawało się, że w ogóle nie do skasowania, tak? No, stało się inaczej, więc wydaje mi się, że jednak no, obóz władzy, zwłaszcza Platforma, może tutaj powiedzieć, że te wybory wygrała, choć oczywiście Prawo i Sprawiedliwość no, wskazuje na jakieś pojedyncze tam sukcesy też w tych drugich turach. Mnie strasznie rozśmieszyło, tak, Grafa Bochenek wczoraj opublikował takiego tweeta, w którym mówi, że tak naprawdę sukcesy Platformy wynikają z tego, że Platforma się poprzyklejała tam do różnych prezydentów, po czym wymienił na przykład te sukcesy PiSu, wśród tych sukcesów wymienił Mysłowice. Ja akurat to jest moje rodzinne miasto, gdzie tam mieszkałem przez 20 lat i faktem jest, że w drugiej turze oni poparli prezydenta, który ostatecznie wygrał. Natomiast wiesz, tymi Mysłowicami też Lewica się chwali, bo ten pan był przez lata związany z Lewicą, zresztą 20 lat temu chciał stawiać w Mysłowicach pomnik Fidela Castro. Wiesz, to jest taka postać mniej więcej, nie? Bardzo pisowska. Ostatnio z kolei nawoływał do głosowań na premiera Morawieckiego w wyborach parlamentarnych. Bo to elastyczny jest to człowiek. Tak, bardzo, no, bardzo, no dobrze. No dobra, no to zostawmy te wybory. Jeszcze pewnie będą komentowane wielokrotnie i każdy znajdzie dla siebie poletko, żeby się pochwalić wygrać.
wygraną, no może, chociaż nie, Lewica też jakoś tam próbuje swoje sukcesy obtrąbić. No takie, ja bym tam postawiła jednak duży znak zapytania. Mariusz Kamiński dzisiaj się zjawił przed komisją śledczą zajmującą się aferą wizową, nie zjawił się w czwartek. W ogóle ten czwartek mnie trochę zadziwił, bo było wiadomo, że dostał Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wezwanie do prokuratury, a mimo to komisja, czy ja mam takie wrażenie, że może by to lepiej wyglądało, jakby oni się dogadali. To znaczy, gdyby na przykład Michał Szczerba, przewodniczący komisji, od razu przełożył to posiedzenie na poniedziałek, tak jak się ostatecznie wydarzyło, zamiast takiego momentu, kiedy w czwartek Mariusz Kamiński nie przyszedł. Wiesz co, to, tak, to jest dziwne, dlatego że uchwała o wezwaniu Mariusza Kamińskiego była podjęta bodajże w lutym. No tak. Mamy kwiecień i z tego, co mówił przewodniczący Szczerba, no to to wezwanie zostało wysłane tydzień przed przesłuchaniem. Mhm. No to jest jednak dość krótko, tak? To znaczy dość mało czasu miał Mariusz Kamiński na stawienie się. Okej, no to jest wezwany na świadka, musi się stawić. Nie wiemy, kiedy przyszło to zawiadomienie do prokuratury. Natomiast rzeczywiście, no jakby ja nie rozumiem, dlaczego to wezwanie po pierwsze nie zostało wysłane wcześniej. No bo może było tak, że wezwanie z komisji byłoby wcześniej, no to wtedy prokuratura jest w stanie się posunąć. Mhm. To też się przecież zdarzało, tak? Więc takie niepotrzebne rzeczy moim zdaniem... Ja nie wiem, czy to wizerunkowo miało dobrze wyglądać, że on nie przychodzi. Nie do końca rozumiem, co tam się wydarzyło w tamten czwartek. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. No, natomiast było to kompletnie niepotrzebne. Inna sprawa, że ja w ogóle mam trochę problem w ogóle z tą sprawą tych zarzutów dla Wąsika i Kamińskiego w sprawie tego głosowania. Mówisz o tych zarzutach, tak, teraz, które postawiła prokuratura. Nie, o komisji tak. Pogadamy za chwilę. Ty mówisz, no bo oni dostali zarzuty związane z nielegalnym udziałem w głosowaniu. Prokuratura znała, że oni głosowali bezprawnie, tak? Chodziło o grudzień, tak. Czyli po wyroku sądu z połowy grudnia mniej więcej, już nie pamiętam dokładnie daty, 20 czy 21. Tak, grudnia, wtedy usłyszeli prawomocne wyroki, więc z automatu stracili te mandaty, ale mimo, że tego wyroku oni przyszli do Sejmu i sami się tak tłumaczą, że przecież wszystko działo się z wiedzą marszałka Szymona Hołowni, który właściwie to była tylko sugestia, że nie powinni brać udziału, ale nikim kart kart im nie zablokował. Nie zablokował. Nawet, no, Maciej Wąsik pokazywał screen ze swojego telefonu, że dostał nawet zaproszenie na posiedzenie komisji jakiejś tam sejmowej, więc oczywiście, że oni powinni, bo z mocy prawa oni stracili te mandaty, no natomiast ponieważ tam była wdrożona procedura, że marszałek Sejmu wygasił te mandaty, oni się odwołali. Mhm. Zresztą Szymon Hołownia też z mównicy sejmowej mówi, no za 10 dni będziemy mieli jasność, więc dał do zrozumienia, że on tutaj nie będzie wykonywał gwałtownych ruchów, zwłaszcza, że to było ostatnie posiedzenie w tamtym roku, więc wiadomo było, że nie będzie w krótkim czasie posiedzenia i że ta sprawa powinna się rozstrzygnąć. I ja po prostu trochę się dziwię mimo wszystko, dlaczego prokuratura w to poszła. Mam wrażenie, że to się może jednak nie obronić, dlatego że oczywiście Kamiński i Wąsik wiedzieli, że mają wyrok, że ten wyrok jest prawomocny. Natomiast moim zdaniem pewne argumenty mogą jednak przedstawić w sądzie, które mogą się ubronić. Więc trochę tutaj jestem zdziwiony, mam wrażenie, że prokuratura trochę się rozdrabnia, natomiast no, zobaczymy, tak? Natomiast faktem jest, bo spytałaś o zeznanie Mariusza Kamińskiego, ponieważ już się stawił. Dzisiaj o 13:00 przyszedł. Bardzo długo zeznawał. Ja starałam się obejrzeć całość, ale strasznie mnie zmęczyła ta komisja, powiem nie, ci. Nie, ja całości nie obejrzałem fragmentarycznie, czytałem sobie też jakieś takie podsumowania i też jakieś takie relacje na żywo. Ale męczy cię ta komisja w ogóle? Ten temat cię męczy? Nie, męczył mnie sposób, wiesz co, te prowadzenia, to znaczy w ogóle te komisje, no to nie jest taka rozrywka jak serial, no bo to, co oglądamy na żywo, przesłuchania świadków, no to nie jest jakoś arcyciekawe poza fragmentami, które zawsze są, powiedzmy, malownicze, ale ten sposób prowadzenia, kiedy właściwie co niemal każda wypowiedź Kamińskiego rozpoczynała się od ja jeszcze nie skończyłem, a tam ktoś wchodził w głos, w wypowiedź i takie to było wszystko. Tylko powiem ci, strasznie męczące w odbiorze. Mm-hmm. No było męczące, było. No tam oczywiście można wycisnąć jakąś esencję, to znaczy to, że Mariusz Kamiński, można powiedzieć, no nie zrzucił z sań potrawa Wawrzyka, bo PiS już dawno tego Wawrzyka z tych sań zrzucił. No ale to, ja nie wiem, czy on nie jest pierwszym politykiem, który aż tak wprost, tak ostro o Wawrzyku się wypowiadał. Tak, znaczy, jeżeli mówimy o sferze takiej werbalnej i retorycznej, to tak, to na pewno. Natomiast no, jakby Prawo i Sprawiedliwość pozbyło się Wawrzyka tak no, faktycznie, tak, już wiele miesięcy temu.
wydaje mi się, że jednak trochę za późno, w tym sensie, że pamiętamy przecież, jak Prawo i Sprawiedliwość uzasadniało to, że minister Wawrzyk jest zdymisjonowany. No, premier Morawiecki mówi coś o braku dobrej współpracy. No tak, to było takie odejście za porozumieniem stron. No nie poukładało nam się. No tak, ale no właśnie o to chodzi. No i to jest problem, dlatego że no, Prawo i Sprawiedliwość koszmarnie bało się tej historii z wizami. I zresztą słusznie, bo jak ta sprawa wybuchła we wrześniu, no to moim zdaniem miała duży wpływ jednak na wynik wyborów. To znaczy, zresztą PiS-owi też to z badań wyszło, że mieli dosyć duże tąpnięcie w tym czasie, jeżeli chodzi o sondaże, a chwilę wcześniej mieli dość solidne wzrosty, gdzieś od połowy sierpnia ubiegłego roku, więc na pewno ta afera im napsuła szyków. No i Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj trochę płaci za to, że no, jakby postanowiło robić to, co robiło zawsze, tak? To znaczy, że udajemy po prostu Greka. Tak, że pan Wawrzyk, no nie było dobrej współpracy, więc go tam zdymisjonowaliśmy. No oczywiście Edgar Kobus, który ten jego asystent były Piotra Wawrzyka, no, rzucił takie inne światło na tę historię, na tę dymisję Piotra Wawrzyka, no bo przecież to śledztwo się toczyło już jakiś czas. Przecież Kobus był aresztowany chyba już w kwietniu. Tak, no i z tego, co mówił dzisiaj Mariusz Kamiński, to toczyła się cała akcja CBA przeciwko panu Kobusowi z właśnie prowokacją i tak, z... kontrolowane przyjęcie łapówki. Tak, które przyjął i to miała być tylko pierwsza transza tam z chyba 800 tysięcy, które zażądał. No i dzisiaj Mariusz Kamiński powiedział dokładnie tak, Piotr Wawrzyk miał świadomość i umożliwił Edgarowi Kobusowi skorzystanie z instrumentów, jakie ma MSZ w związku z wydawaniem wiz, miał świadomość, że Edgar Kobus miał możliwości, miał korzyści majątkowe z tego tytułu, ale no, nie ma wiedzy, uwielbiam w ogóle to sformułowanie, że ktoś ma albo nie ma wiedzy, nie posiada wiedzy o tym, czy sam Wawrzyk czerpał korzyści majątkowe z procederu. No dobrze, no ale to jeżeli w kwietniu był aresztowany Kobus, w sierpniu była dymisja, a jeszcze w czerwcu chyba, pamiętasz, jak Donald Tusk ujawnił, że w tym rządowym systemie w konsultacjach jest rozporządzenie, które znowu otwierało dość szeroko możliwość zdobywania wiz przez obywateli krajów różnych, no, nie europejskich na pewno. I wtedy od razu Prawo i Sprawiedliwość się z tego wycofało. Okazało się, że pilotował ten projekt Wawrzyk właśnie. No tak. No to skoro Kobus był aresztowany, wiadomo było, że jest asystentem Wawrzyka, że blisko współpracują, że funkcjonuje trochę na specjalnych prawach. Mailuje przecież bezpośrednio z, nie wiem, z konsulami i tak dalej. Pośredniczy w różnych sprawach. No to co się działo przez tych parę miesięcy? No wydaje mi się, że na pewno warto wziąć pod uwagę to, o czym Edgar Kobus mówił, choć trzeba mieć oczywiście dystans do jego słów, no bo on się broni przed odsiadką. No Kobus twierdzi, że Piotr Wawrzyk został zdymisjonowany, bo on wtedy poszedł na współpracę z prokuraturą i wyszedł na wolność. No ale trzymano Wawrzyka tak naprawdę do ostatniego głosowania. Tu nam pani Marta, nasza słuchaczka, przypomniała. No przecież chodziło o to, że tam była tak niewielka i chwiejna większość pod koniec kadencji Prawa i Sprawiedliwości, że po prostu trzymano tego Wawrzyka, żeby na pewno w ostatnim głosowaniu wziął udział, no i potem już no i mógł być dziękowany. No i go trzepnęli. No. Zresztą Piotr Wawrzyk dzisiaj udzielił wywiadu portalowi Goniec i tam z kolei... To chyba jeszcze przed zeznaniami. Wiesz co, nie wiem w którym momencie, ale się odnosi, mówi, że żałuje, że poznał Edgara Kobusa, bo od niego się wszystko zaczęło, ale też uderza w służby właśnie za czasów PiS-u, pytając, dlaczego go nie ostrzegły przed Edgarem Kobusem i mówi dokładnie tak, gdy wokół ministra kręci się jakiś przestępca, służby specjalne powinny natychmiast reagować, przecież od tego są. No czyli Piotr Wawrzyk, jego wersja jest taka, że on nic nie wiedział, służby wiedziały o Kobusie i mimo tego nic mu nie powiedziały. Wiesz, z Kobusem jest taki problem, że to jest facet, który się kręcił nie tylko przy Wawrzyku, ale też przy innych politykach PiS-u. Nie wiem, chyba każdy znaczący polityk PiS-u ma z nim zdjęcie, a on ma z tym politykiem zdjęcie. No on był taki młodym, ambitnym wilczkiem, który tam liczył pewnie... On się kręcił po prostu wszędzie. Wydaje mi się, że tam w ogóle mogła być przed nim całkiem fajna kariera, gdyby się nie wydało. Tego nie wiemy, tak? Nie wiemy, jakie są myślę, jego potencjał. Kompetencje, natomiast... A tam kompetencje, naprawdę. Masz rację w sumie, o czym mówimy. Natomiast i tam no był taki minister Cieślak, jeszcze kiedyś od Gowina, a potem poszedł do Bielana. Zresztą ten Kobus jest ze Świętokrzyskiego, Cieślak też jest ze Świętokrzyskiego. I ten
Kobos chyba z tym Cieślakiem jeszcze od liceum współpracował w ogóle, wiesz, jeździł w jego imię, jakieś wręczał ordery, odznaczenia, w ogóle cudawianki, więc tak, więc to jakby to nie jest tylko kwestia pana Wawrzyka, a przecież jeszcze jest do dzisiaj niewyjaśniona sprawa, dlaczego z list wypadł pan Tomasz Latos, był szef Sejmowej Komisji Zdrowia. Mhm. No, okazało się, że z kolei jego asystent też był jakoś powiązany z Kobosem, jakaś fundacja, jakieś pieniądze od Glińskiego. Latos milczy od miesięcy, nie chce nic powiedzieć. Spotkałem go w Sejmie, pojawił się raz po wyborach. To powiedział tylko, że wraca do zawodu, bo on jest lekarzem i tyle. Nie chciał w ogóle rozmawiać na temat tego, że wypadł z list, więc myślę, że tam trupów w szafie jest jeszcze więcej. No też ciekawa była ta wymiana zdań dzisiaj na komisji, kiedy posłanka Leo, tak? Dobrze mówię? Aleksandra Leo. Nie, to chyba nie Leo. To chyba... Nieważne. W każdym razie chodziło o to, że pierwsze informacje służby dostały jeszcze latem 2022 mhm. roku i zajęło im 9 miesięcy, żeby postawić zarzuty mhm. Edgarowi Kobosowi i Mariusz Kamiński przekonywał, że to jest bardzo krótko, jeśli chodzi o działania służb. Mm. Ja nie wiem, czy to jest krótko i czy długo, ale mam wrażenie, że przez 9 miesięcy można... Zwłaszcza, że wydaje mi się, że mimo wszystko, bo do końca nie wiem, jaka jest skala tego, mm. ale wydaje mi się, że akurat sama sprawa Edgara Kobosa jest dosyć prosta. Przecież tam jest dokumentacja, tam były maile, no przecież to można tak naprawdę, służby mogą to sobie... zassać w ciągu, no przecież Pegasusa chyba mieli, tak? Mogli nie, no już sobie... chyba mieli odebraną licencję, nie? 2022, jeszcze tam się coś, jeszcze w 2022 tak? jeszcze chyba coś się tam odznaczało, jeżeli chodzi o... No ale mają przecież też inne możliwości, inne narzędzia. No tak, nie, no mnóstwo mają, oczywiście. Mogli sobie to zassać w 5 sekund. Nie wiem, wydaje mi się, że akurat 9 miesięcy, jak na tak w sumie prostą sprawę samego Edgara Kobosa, to jest dość długo. Zresztą przez te 9 miesięcy, jak rozumiem, cały czas te dewizy mogły być wydawane, te łapówki mogły płynąć i mogły te osoby, przed którymi z jednej strony byliśmy bardzo straszeni, że napływ nielegalnych imigrantów, to mogły na wizach sobie śmiało tak. wjeżdżać przez ten czas. I wjeżdżałem. A, no i spoko. Niekoniecznie do nas. Może, nie, no wiadomo, no bo część się właśnie odnalazła na granicy na przykład meksykańsko-amerykańskiej, czyli słynna grupa filmowców z Bollywoodu. Mm. I tak naprawdę kilka razy dzisiaj to pytanie zostało Mariuszowi Kamińskiemu zadane, że tak naprawdę to przecież nie polskie służby wpadły na ten trop, tylko dostały sygnał od służb amerykańskich i dopiero ta sprawa wypłynęła. Nie do końca przekonująco na to potrafił Mariusz Kamiński odpowiedzieć. On taki miał fajny myk, że jak za bardzo, że jak nie do końca mu te pytania pasowały, to przypominał, jak tam Michał Szczerba tą pizzę zawoził na granicę. W Usnarzu. Tak, to chodziło o ten kryzys to na granicy polsko. Pizzy nie było, tak? Bo Michał Szczerba mówił, chociaż teraz gdzieś nie... widziałam w mediach społecznościowych jakieś zdjęcia, jakieś pizzy, ale to naprawdę chyba nie. No wiesz, mieliśmy całą komisję jedną, na której dyskusja toczyła się o naleśnikach, pamiętasz? Pamiętam. Naleśniki. Posła Zębaczyńskiego. Posła Zębaczyńskiego naleśnikarnia, to możemy mieć teraz komisję, która się będzie ale toczyła ja widzę, o że pizzy. Wiesz co, że to jest, że ci politycy PiSu, nie wiem, czy ktoś ich przygotowuje do, na pewno ktoś ich przygotowuje do tych przesłuchań, ale wiesz, oni właśnie sobie znajdują, próbują sobie na podstawie, nie wiem, profili psychologicznych członków komisji, próbują znaleźć te, no, takie pociski, którymi będą w nich strzelać właśnie, jeżeli chodzi o Szczerbę. Nie, to świetnie pizza, są przygotowani. Prawda, Zębaczyński to... to naleśniki, wiesz, a pani to w ogóle z kim pani jest? W kulinaria teraz idziemy. Tak, a pan to jakie w ogóle ma doświadczenie? Nie, wiesz, no jakby tak. Pani tego nie wie, ale tak. A wiesz, kto jutro będzie zeznawał przed komisją kopertową? Jutro przed komisją kopertową będzie zeznawał kto? Mariusz Kamiński. A, no ten to ma dobry... A faktycznie, tak, bo on miał dwa dni z rzędu. No, to troszkę śmiesznie, tak? No, on to w ogóle hat-tricka zaliczy, bo myślę, że... Znaczy Pegasusowo to jakby on tam chyba jest jednym z tych głównych świadków Pegasusowej. No tak, ale myślę, że akurat jeżeli chodzi o Pegasusa, to jeszcze tak... Myślę, że jeszcze poczekają sobie. Tak, no bo oni dawkują nam emocje i dochodzą do tych świadków takich najbardziej, którzy przyciągną właśnie największe zainteresowanie na koniec. Ale właściwie jakie twoim zdaniem będą pytania do Mariusza Kamińskiego, jeśli chodzi o tą kopertową komisję? Co on tam
Szczerze, nie znam jakiejś szczególnej roli Mariusza Kamińskiego, oprócz tego, że był wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości, jest szefem tak zwanego PKP-u, czyli Prezydium Komitetu Politycznego, jest członkiem, więc wydaje mi się, że no, on musiał brać udział w tych naradach takich kluczowych, jeżeli chodzi o wybory kopertowe. Aczkolwiek też nie do końca, umówmy się, no wszystko, o wszystkim i tak decyduje Jarosław Kaczyński, więc wydaje mi się, że akurat w tej sprawie, chyba że padną jakieś pytania, czy służby w jakikolwiek sposób, nie wiem, no kontrolowały to, w jaki sposób te pieniądze, te 70 milionów są wydawane, no bo przecież pamiętamy, że tam był problem z wydrukowaniem tych kart. Mhm. Wiem, że rząd szukał drukarni, które to zrobią poza takim normalnym obiegiem, tak, nie wiem, poza Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych. Chociaż nie, bo Kamiński, wiem już, Kamiński był PWPW, czyli Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, była pod kontrolą, jest dalej ministra spraw wewnętrznych, no tak, tak formalnie, więc on tam wysyła, ma swoich członków rady nadzorczej i być może jakby pod tym kątem to przesłuchanie będzie, natomiast no, tak naprawdę chodzi o to, żeby Kamiński się pojawił znowu przed komisją. No. No, chociaż ja nie mam po dzisiejszym posiedzeniu takiego przekonania, że tam komisja jakoś pozamiatała strasznie, bo to jest mocny zawodnik, jakby nie oceniać tego, co mówił, a no, trochę na niektóre pytania nie odpowiadał, a też wykazał się dużą dawką arogancji, no to nie jest taki człowiek, z którym można sobie tak po prostu pogrywać łatwo. No, na pewno będziemy to jutro oglądać i na pewno jutro wieczorem będę tutaj o tej komisji rozmawiać z moją gościnią, bo to będzie gościni. Ale co, Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik dostaną miejsca na listach do Parlamentu Europejskiego? No z tego, co słyszę, to tak. Obaj? Bo ja słyszałam takie głosy, że Mariusz Kamiński to raczej tak, no bo to jest tak, a właśnie Wąsik niekoniecznie. Wiesz co, jak to zależy, gdzie się ucho przyłoży, bo jak pytałem pisowców o te plotki, że Kamiński tak, a Wąsik nie, to mówili, a nie, to Bielan to rozpowiada, bo Bielan ma mieć jedynkę na Mazowszu, a Wąsik ma być za nim, więc to jest niekomfortowa dla Bielana trochę sytuacja, to znaczy nie wiemy do końca, jak Maciej Wąsik zbudował swoją legendę przez kilka miesięcy i jaki to będzie miało wpływ na wybory. Maciej Wąsik może mieć dostęp do różnych też informacji na temat Adama Bielana, nie? Myślę, że może mieć. Zresztą, wiadomo, że największy wróg się znajduje, wiesz, na miejsce obok na liście. To nie jest tak, że Wąsik jest powszechnie lubianym politykiem, nie? W Prawie naprawdę? Sprawiedliwości. Tak, ja słyszałem już takie opowieści, mi się różni tam politycy PiSu. Chcę powiedzieć, żalili, ale mówili, że Wąsik, nie wiem, jeździł po samorządowcach i groził im, tak, i jakąś kontrolą CBA, jeżeli nie zrobią tego, co on chce. A przypominam, że on jest też no, jednak aktywnym działaczem partyjnym na Mazowszu, więc to nie jest do końca lubiana postać, natomiast wydaje mi się, że jednak oni są w takiej sytuacji, że raczej dostaną te głosy. No Bielan może się obawiać, że Wąsik go przeskoczy po prostu, tak, a tych mandatów na pewno będzie mniej dla PiSu w tych wyborach. Ale już co, myślisz, że jest ryzyko, że Bielan takiego mandatu nie dostanie? Wiesz co, no jeżeli będą dwa mandaty z Mazowsza dla PiSu, to weźmie. Natomiast no jeżeli jakimś zrządzeniem losu będzie tylko jeden, no to już jest trudna sytuacja. No jeżeli Wąsik go przeskoczy, a nie można tego wykluczyć, to może tak być. No, co do Kamińskiego, wydaje mi się, że ta jedynka jest pewna. Zresztą chyba Przemysław Czarnek potwierdził, że Kamiński jest na liście lubelskiej, no to pewnie będzie na jedynce, tak? Aczkolwiek no, na pewno jest tak, że był pewien front przeciwników, słyszałem, że nawet Ryszard Terlecki, Mateusz Morawiecki, tak. No Adam Bielan oczywiście, bo jak Morawiecki to Bielan, bo oni dość blisko się trzymają, natomiast wydaje mi się, że jakby też dla wyborców PiSu mogłoby być niezrozumiałe, tak? To znaczy, że oni się na tej liście nie znaleźli, skoro tutaj partia... Ale to myślę, że to udało się zbudować ten mit taki... No, to zobaczymy. Bo dlatego, ja mam takie wrażenie, że był taki moment, kiedy ten mit tak usilnie był budowany, czego kulminacją była ta słynna scena pod Sejmem, którą wszyscy pamiętamy, wspaniała. Ja ciągle nie mogę wyjść z podziwu dla krzepy Antoniego Macierewicza. Ale potem jakby... Jak przydzwonił Kamińskiemu? Tak.
Ale pamiętaj, że to było zmanipulowane. Oczywiście. Bo on wcale nie przydzwonił i to wszystko było nie tak. Ale potem mam wrażenie, że trochę to opadło, tak jakby na przykład z jakichś badań wyszło, że jednak no nie zażarło po prostu robienie bohaterów nawet w elektoracie PiS-u z Kamińskiego. No tak, ale zobacz, ale prokuratura pomaga, bo no bo teraz... No represje, kolejne represje polityczne. Ale stawiają im zarzuty, wzywają ich na przesłuchanie, więc no, przypominają o sobie, tak? Oni co jakiś czas organizują konferencje prasowe. Swoją drogą, no na tej konferencji prasowej z nimi ostatnio miał być Jarosław Kaczyński. No właśnie, i nie przyszedł. I nie przyszedł. Dlaczego? No nie, tego nie wiem. Próbowałem się dowiedzieć, ale no, a jaki zajęcia miał? Mhm. Zajęcia miał. Źle się czuł, chociaż dzień później pojawił się na pogrzebie męża Elżbiety Witek na drugim końcu Polski, więc... No, może już jechał. No, no, może już jechał. No tak, a to trochę jakby tam jednak pewien dystans do tego całego, do tej mitologii był. Oczywiście moja uwaga o represjach politycznych. Może Adam Bielan poprosił Jarosława Kaczyńskiego, żeby nie występował obok Wąsika, bo to będzie, wiesz, no, takie turbo doładowanie. To ja ci teraz zacytuję Zbigniew Kuźmiuk w Polskim Radiu 24. O. Jacek Kurski stworzył potęgę telewizji publicznej. Jako twórca tej potęgi najzupełniej zasługuje na to, żeby znaleźć się na listach do Europarlamentu. Mhm. Zgadzasz się z opinią pana Zbigniewa? Potęga. Wiesz co, tobie nie wypada, bo ty współpracujesz z TVP. Nie, dlatego tobie zadaję to pytanie. Ale ja powiem, że o ile dobrze czytałem i słyszałem, to przez 8 lat w TVP, do TVP przepompowano 16 miliardów z budżetu. Sporo. I ludzie, którzy, nie mówię o tobie, bo o tym nie rozmawialiśmy, ale ludzie, którzy tam wrócili do pracy po latach, a ja pracowałem w telewizji przez lata, mówią, że no nie widać tych pieniędzy. Ja tam jestem pierwszy raz, więc nie mam porównania. No nie ma tych pieniędzy, nie ma tych 16 miliardów, tego nie widać. Tak? To znaczy, że te pieniądze były i nie wiadomo, gdzie się rozpłynęły. Więc jeżeli chodzi no o tę potęgę, ja przypominam... W kieszeniach się rozpłynęły. No wiesz, to jest taka potęga, że deficyt budżetowy TVP na 2024 to był 2,5 miliarda chyba zaplanowane. Oczywiście to jeszcze za prezesury Matyszkowicza, tak? Natomiast no, też przecież Matyszkowicz był prezesem niewiele ponad rok, po tym jak Jacek Kurski został wyrzucony, więc to są jakieś takie bzdury kompletne. To znaczy Kurski zaorał telewizję publiczną, zrobił z niej dubę propagandową PiS-u. Czy to było skuteczne, czy nie, to jest inna sprawa. Tak? No, według Jacka Kurskiego. No, według Jacka Kurskiego, oczywiście tak. To właściwie, gdyby to by w ogóle był inny wynik Prawa i Sprawiedliwości, no i... gdyby do końca mógł tą potęgą, cytując pana Kuźmiuka, kierować. No, Jacek Kurski nie odpowiedział tylko na pytanie, dlaczego skoro PiS teraz nie ma TVP, to dostał taki sam wynik w wyborach samorządowych właściwie jak w wyborach parlamentarnych. Siłą rozpędu jeszcze w tej potęgi pewnie. Tak, tak, no bo przez lata tam w tym twardym elektoracie utwardzał, prawda, te umysły i to procentuje teraz. Więc natomiast no, wiem też, że wielu politykom PiS-u się to nie podoba, zresztą no, mówią o tym wprost, tak? I Mateusz Morawiecki o tym mówi wprost. Nie podoba mi się to, że Jacek Kurski kandyduje do Europarlamentu. Tak. Oczywiście, on ma jedynkę, prawda? A Daniel Obajtek dwójkę, czy odwrotnie? A tego to jeszcze nie wiadomo. Tak słyszałam, że to mają być dwa pierwsze. Słyszałam, że na odwrót. No, ale jeśli to jest Podkarpacie, to niezależnie, czy to będzie w tę, czy w tamtą, to chyba są to mandaty biorące. Teoretycznie biorące, tak, natomiast... Nawet ostatnie wybory samorządowe pokazały, że Podkarpacie to jest jednak Podkarpacie, no. Natomiast wielu polityków PiS-u mówi, dobrze, no Kura już tyle pieniędzy zarobił przez 8 lat i teraz co, jeszcze mu mało, tak? Znowu będzie, pojedzie zarabiać pieniądze, pomimo od Daniela Obajtka. No właśnie, jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy, to... Chociaż wiesz, panowie... on tam będzie za grosiki pracował w porównaniu z tym, co zarabiał w Orlenie. Ale zakładam, że przy takich zarobkach to jednak coś tam się udało odłożyć, nie? No, poza tym jest trochę nieruchomości, no nie, no to, ty, to my wiemy, że się udało odłożyć, bo parę ksiąg wieczystych ja sam widziałem Daniela Obajtka, więc tak. Ale to po co te miejsce, po co ten mandat dla Jacka Kurskiego? Po co mu to? Po co wiesz, to PiS-owi? Ja po co tu mu to jedno pytanie, a po co to Jarosławowi Kaczyńskiego? Pytaj o Kaczyńskiego. Moim zdaniem Kaczyński ma do niego jakąś słabość, tak? To znaczy... Te okoliczności wyrzucenia Kurskiego z TVP były trochę dziwne, prawda, że tam Janina Goss, ponieważ Kurski trzepnął dyrektora TVP Łódź, który był człowiekiem Janiny Goss, no to Janina Goss postanowiła się zemścić i wychodziła u prezesa dymisję Jacka Kurskiego.
Natomiast no to też nie jest tak, że Jarosław Kaczyński no, pozwolił mu tak zginąć, tak, że go po prostu zrzucił ze skały. No, jednak dał zielone światło Adamowi Glapińskiemu, żeby dał mu tę pracę w Waszyngtonie. Ale Janina Gos też teraz jakoś... A Janina Gos po prostu podobno też teraz już no jest właśnie w niełasce, chociaż mi się wydaje, pana bo tak, no, bo że tam nie stworzyła muzeum. Stylówki ale tak, ale słuchaj, no wierzysz w uzasadnienie, że wypadła z łask, bo nie zrobili muzeum Lecha Kaczyńskiego. Ale to miało być takie nowoczesne... Izby pamięci? Nowoczesne, takie fajne muzeum przyjazne. Mhm. Tak, nie, no ja nie znam. Nie, ja też, no wiesz, no to jest śmieszne, tak? To znaczy, jeżeli pani Janina wypadła z łask, to na pewno nie z tego powodu. Nie, nie z powodu muzeum Lecha Kaczyńskiego? Na pewno nie, nie wierzę w to absolutnie. Natomiast, no Jacek Kurski, no... Wiesz, tak jak powiedziałem, Kaczyński ma jakąś słabość dziwną do niego, a Kurski jest dobrym bajerantem, tak? I wydaje mi się, że mogło też do niego jednak przemówić to, co Kurski w tym słynnym raporcie, chociaż to nie był przecież raport Kurskiego. Nie, nie, absolutnie. W tym raporcie jest 30 razy wspomniane, że to nie Jacek Kurski. Nie, 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 absolutnie to nie jest raport Kurskiego. To, że to jest napisane językiem Jacka Kurskiego, używane są tezy Jacka Kurskiego i jest to wszystko w interesie Jacka Kurskiego, to oczywiście nie jest to. Nie jest to żaden dowód, Kamilu, żaden. Więc mogło tak być, że to jakoś przemówiło do Kaczyńskiego, plus... Być może Kaczyński też no, chce sprawić, że Mateusz Morawiecki i jakaś tam grupka, a przecież Mateusz Morawiecki też jest oskarżany o to, że spiskuje z Andrzejem Dudą. I Adamem Bielanem, żeby po prostu potem, kiedy prezes odejdzie na emeryturę, przejąć prawicę. Być może Kaczyński chce tworzyć cały czas jakąś przeciwwagę dla Morawieckiego. No i po to też pewnie jest ten Górski. No dobrze, ale taką drugą osobą, do której prezes ma słabość ewidentnie, to jest właśnie Daniel Obajtek, który też, co by się nie działo, to gdzieś tam miejsce przy serduszku prezesa znajdzie te ostatnie publikacje Onetu. Zresztą chyba będą kolejne, prawda? Taśmy Daniela Obajtka i nic. I nadal prezes szykuje dla niego ciepłą posadkę. No tak, ale przecież tych publikacji było od zatrzęsienia już lata temu. Gazeta Wyborcza jak ujawniła... Wszystkie nieruchomości Obajtka, mieszkania, nagrania słynne sprzed bardzo wielu lat. Brudna pała? Tak. Jedno, chodzi o między innymi o brudną pałę. Ale to ja na przykład ja cenię Daniela Obajtka za taką, ale taką fantazję, jeśli chodzi o wulgaryzmy. Ja to jestem taka prosta. Jak mam przeknąć, to po prostu przeklinam. A tutaj takie są, wiesz, doszukujesz jakiejś subtelności. Skomplikowane konstrukcje takie gramatyczne się pojawiają. Mi się to podoba. Tylko nie wiem, na ile Daniel Obajtek będzie mógł prowadzić kampanię spoza kraju, bo z tego, co słyszę, on nie wrócił do Polski. Nie wrócił? Z tego, co słyszę, a to gdzie nie. Jest? Gdzieś? Ja gdzieś mam dwie wersje, że Wiedeń, że Budapeszt, wiesz. Więc zobaczymy. Chociaż Roman Giertych prowadził z powodzeniem kampanię z to Włoch, prawda. Zdobył mandat, więc wszystko jest a swoją drogą wiadomo już, dlaczego go w piątek nie było na tych głosowaniach? W piątek ten... Miał ważny powód. No wiem, no i właśnie ten powód miał podać i miał być tak ważny, że jak... Boże, zapomniałam, jak się nazywa ta posłanka, która tam... Mrzygłocka. Właśnie się zajmuje dyscypliną w klubie, że jak go zobaczy, to... To go spyta. To nie, że jak zobaczy ten powód, to go uzna, że jest bardzo ważny. Ja myślę, że to tak właśnie będzie. Przy kolejnych takich głosowaniach, bo ja pamiętam tę konferencję, na której Donald Tusk zapowiadał, że Roman Giertych wystartuje i potem te wypowiedzi, że córka, żona przypilnują i absolutnie dyscypliny partyjnej nie będzie, klubowej nie będzie. Pan poseł Ale wiesz Giertych co, jesteś jedną chyba z niewielu osób, które jeszcze w ogóle o tym pamiętają, więc a minął chyba tydzień, więc... No tak z półtora. No to wydaje mi się, że za 2-3 miesiące. No bo pan poseł, pan mecenas Giertych jest bardzo aktywny w social mediach i tam dużo się pojawia rzeczy, więc może dlatego... Nie, no ja po prostu jestem ciekawa, bo ja z kolei blisko serduszka mam te wszystkie kwestie dotyczące praw kobiet i się zastanawiam, dlaczego tak wyszło jak wyszło, a nie inaczej. Dobra. Czekaj, bo miałam tutaj jakiś cytat dla ciebie. Mm-hmm. Ale już, dobra, potem znajdę ten cytat. Powiedz mi w takim razie, bo tak obserwuję po tej decyzji dotyczącej przyznania pomocy dla Ukrainy przez Kongres Amerykański, takie dwie narracje. Jedna mówi to zasługa prezydenta Andrzeja Dudy, który pojechał, spotkał się z Trumpem i to właściwie wszystko jest jego zasługa, ale też jest narracja, że to właśnie wszystko dzięki tweetowi Donalda Tuska się wydarzyło. No to kto w końcu tę pomoc dla Ukrainy wyszarpał od Amerykanów?
Weź mi ale wyjaśnij. Rozumiem, że mam odpowiedź, czy Andrzej Duda, czy Donald Tusk. No dobra, jest jeszcze C i nie mam odpowiedzi na to pytanie, C. Słuchaj, nie wiem, a może Marcin Mastalerek? To myślisz, że on tam pociągał za sznurki? Widziałam takiego mema, że tam na górze, na samej górze tych... Tak, tak, widziałem to dzisiaj. Na górze Mastalerek jako lalkarz, a na samym dole jest Izba Reprezentantów, tak? No, pewnie tak. No, no, tak w ogóle prezydent bardzo aktywny jest ostatnio, prawda? Tu znowu wspomniał, że może tutaj weźmiemy od Amerykanów broń atomową, tak, i no, będziemy tu trzymać. Premier był zaskoczony. Wiesz co, no bo jednak politykę zagraniczną prowadzi rząd, a nie prezydent. Prezydent jest najwyższym reprezentantem kraju, natomiast polityka zagraniczna to jest domena rządu i ja rozumiem, że inicjatywy prezydenta, tak jak 3% PKB na zbrojenia jako taki projekt dla całego NATO, no to też było nieuzgodnione z rządem, no, z nikim, tak, więc no, prezydent ma jakiś tam pomysł na te ostatnie kilkanaście miesięcy swojej kadencji drugiej. Bo chyba to jest rok i dwa miesiące. Cztery konkretnie, konkretnie to cztery. Nie, bo tam tak? Masz 6 sierpnia, masz koniec kadencji, więc natomiast co do tego, kto... Ja tak naprawdę w taki zgrabny sposób, nieco zabawny, rozumiem, dowcipny, ja chciałam przejść do tej wizyty. A dziękuję, że mi to wytłumaczyłaś. Tak, było tak zgrabny i dowcipny, że musiałam to wytłumaczyć. Tak. Chciałam przejść do tej wizyty, bo ja się ciągle zastanawiam, czy prezydent to w ogóle odbywa coś takiego jak prywatne, przyjacielskie wizyty, na przykład z Donaldem Trumpem. No bo taka była narracja, jak się pojawiły zarzuty jeszcze przed wylotem do Stanów Zjednoczonych, że to jest przecież prywatna, przyjacielska wizyta. Oni się spotykają, no jak właściwie przyjaciele, będą wspominać stare czasy, kiedy współpracowali. I tak sobie myślę, czy w ogóle coś takiego jest, jak prywatna przyjacielska wizyta, jeśli ktoś leci jako prezydent Polski do Stanów Zjednoczonych. Ja w ogóle trochę mam takie wrażenie, no to jest oczywiście przesada, że ta wizyta w Stanach i w Kanadzie, bo to jest w ogóle długa wizyta, no teraz cały czas tam jest w Kanadzie. Bardzo zaangażowany jest pan prezydent w Kanadzie, widziałam wypowiedzi. Wiem, że to było już dawno planowane, ale miałem trochę wrażenie, że cały kalendarz jest trochę zrobiony po to, żeby to spotkanie z Trumpem po prostu nastąpiło, zwłaszcza, że Donald Trump akurat jest w Nowym Jorku, bo on przebywa raczej na Florydzie. Bo teraz akurat jest w sądzie i... Na przeciwnym wybrzeżu. Nie, na tym samym przecież. Floryda to jest to samo wybrzeże. Tylko, że no parę tysięcy kilometrów... No, ale jest to odległość duża, w dół. Natomiast... Przepraszam, jest późno. Moja znajomość, nigdy nie byłam dobra z geografii. A w Stanach też nigdy nie byłam, więc jestem usprawiedliwiona. A to koniecznie trzeba pojechać. Tak? Koniecznie. No może kiedyś. Nie, koniecznie, naprawdę, to fajnie zobaczyć, że u nas nie jest tak źle. W sensie takim, nie, wiesz, to naprawdę i infrastruktura i wszystko, wiesz, naprawdę u nas to tak źle nie ja wygląda. Mam takie marzenie, ja bym się chciała ale jest to Road 66 kraj. Przejechać, czyli właśnie z Chicago do wschodu na zachód, albo z zachodu na wschód, wszystko jedno, bo tak i wracając, prawdziwe Stany zobaczyć. Wracając do tego tematu, no to ewidentnie Andrzej Duda bardzo, bardzo chciał się spotkać z Donaldem Trumpem. Inna sprawa, że Trump, to też nie jest tak, że to jest tylko w interesie Dudy. No to jest takie spotkanie, to też są w interesie Trumpa. No on walczy teraz o to, żeby zostać oficjalnie kandydatem Republikanów na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie no, on już został. Już oficjalnie on już został? Został, on już wygrał prawybory, wszystkich tam pozamiatał, więc tam jest wszystko jasne. Ja nie wiem, być może są latem jakieś konwencje, wiesz, tych Republikanów i Demokratów, którzy formalnie to tam klepią. No tak. Natomiast chyba tak to nawet jest. Natomiast generalnie tam jest pozamiatane. Wszyscy się już wycofali i to Trump będzie rywalem Joe Bidena. Natomiast w ogóle oczywiście ciekawe jest to, dlaczego nagle w kongresie ta sprawa ruszyła, tych pieniędzy dla Ukrainy. I tu jest, jak obserwuję dyskusję, jest kilka teorii. No ale z kolei Republikanie zagłosowali przeciw, no, mówię, czyli ci znaczy od nie, Trumpa. No, nie Republikanie, nie wszyscy, ci trumpiści, tacy no tak. Hardkorowi, to tak. Natomiast no to Speaker Johnson, szef Izby Reprezentantów, był no, kluczową tutaj postacią, a on przecież tygodniami właściwie trzymał się linii trumpistów. Mhm. A jednak... ruszył z miejsca. No, są dwie teorie, albo że dostał jakieś
informacje wywiadowcze bardzo poważne. No tak, jest taka teoria, że zobaczył, co by się, co jest realnym scenariuszem. Swoją drogą, jeśli Ukraina Paweł Żuchowski, korespondent RMF-u w Waszyngtonie, dzisiaj napisał, że według jego informacji w ostatnich dniach szef polskiej służby wywiadu wojskowych się spotkał z szefem CIA w Waszyngtonie, więc widać, że coś tam się ewidentnie dzieje. A druga teoria jest taka, że Trumpowi po prostu spadło w sondażach. I to jest fakt, że Biden odrobił dystansu. Mówimy o tych takich generalnych sondażach, bo kluczowa jest sytuacja w konkretnych Stanach. Natomiast no, co do jeszcze Andrzeja Dudy, no, widać wyraźnie, że on próbuje znaleźć tutaj jakiś pomysł na te ostatnie półtora roku swojej prezydentury. Wiem, że bardzo wiąże nadzieję z prezydencją polską w Unii Europejskiej. Przypominam, że tam była ustawa zmieniana pod to, żeby prezydent tam mógł też blokować ewentualnie kandydata rządu na komisarza unijnego. Natomiast z tego, co słyszę, rząd wcale nie widzi specjalnej roli dla prezydenta, jeżeli chodzi o prezydencję w Unii Europejskiej. Także... No dobrze, ale to czy w takim razie myślisz, że ta wizyta ze strony Andrzeja Dudy mogła trochę mieć taki podtekst, że właśnie kończy się kadencja powoli prezydenta druga i prezydent Duda chciałby na przykład skorzystać z tej przyjaźni i sentymentów Donalda Trumpa, żeby tam sobie coś... No tak, tylko że bo prezydent Andrzej Duda będzie bardzo młodym emerytem. Oczywiście przy emerycie stawiam cudzysłów. No nie, ale Aleksander Kwaśniewski miał chyba tyle samo lat, jak skończył długą kadencję. Ale nadal jak na prezydenta po dwóch kadencjach, to jest stosunkowo no tak, młody wiek, no i coś trzeba po tym robić, no prawda? No tak, tylko że akurat Aleksander Kwaśniewski no też budował swoje portfolio takie międzynarodowe przez całą prezydenturę. I to jest kwestia znajomości języków, łatwość nawiązywania kontaktów, pewne zainteresowanie jednak no, konkretnymi tematami, wschodem, prawda? Ale też ma na koncie jakby udział w rozszerzeniu NATO. No Andrzej Duda tego nie ma. I teraz zastanawiam się, zwłaszcza, że on kiedyś zaprzeczył, że w ogóle ma takie ambicje i to było powiedziane publicznie. Oczywiście mam głęboki dystans do tego, co politycy mówią publicznie. Natomiast no, na pewno jest tak, że to nie jest taka oczywista ścieżka w przypadku prezydenta, zwłaszcza, że no z drugiej strony też ja go nie widzę w takiej polityce partyjnej, tak? No to co... To taki prezydent, ale to myślisz, że te takie pogłoski, że prezydent Andrzej Duda to może myśli właśnie o tym, żeby w przyszłości przejąć no schedę po Jarosławie Kaczyńskim, albo przynajmniej część tego środowiska postpisowego nie wierzę w to dlatego, wziąć pod skrzydła? Dlatego, że prezydent nigdy się tym nie zajmował. To znaczy on nigdy nie budował partii, nie budował swojej frakcji. Jeżeli był związany z jakąś frakcją, to z frakcją krakowską, ale tylko dlatego, że był z Krakowa, wiesz, no i podobno Sterlecki miał złe relacje też, więc Boże, ja pamiętam, jestem tak stara, że pamiętam, jak miałam Andrzeja Dudę zapisanego w telefonie, oczywiście ten numer był rzecznikiem PiS-u, przypominam przez chwilę. Tak, ale jeszcze wcześniej, jak miałam go zapisane z dopiskiem PiS Kraków. O. No, widzisz? Jakaś no. Tam, ale mam też, pamiętam, jak Beata Szydło też tak miałam zapisaną w telefonie. A tak, Beata Szydło też... I ona była jedną z tych osób, które przychodziły do mediów, nawet niezbyt ubierały przychylnych. Telefony. Tak. Tak było. Natomiast no, Duda przecież jak został kandydatem PiS-u na prezydenta, to się ktoś tam zorientował, że kurczę, on nawet nie jest w komitecie politycznym. A komitet polityczny to jest takie, nie wiem, no 30-osobowe ciało, więc dość szerokie. Teoretycznie władza wykonawcza w PiS-ie, ale go tam nawet nie było i na szybko go tam po prostu gdzieś tam dociskali do tego komitetu, więc to była taka postać. Więc ja w to absolutnie nie wierzę. No, jeżeli jest tak, że prezydent liczy na to, że Donald Trump mu załatwi jakąś fuchę, wiesz, no to też nie jest takie proste. No oczywiście, że Amerykanie mają jakiś tam głos ważący w pewnych instytucjach, ale tak naprawdę, no to gdzie? Nie, ja nie wiem, nie no mam gdzie? Pojęcia. Sekretarz generalny ONZ, sekretarz generalny NATO za chwilę będzie wybrany i to pewnie będzie, no zobaczymy jeszcze, ale były premier Holandii. No instytucje europejskie oczywiście zamknięte, tak? No bo tutaj... No, sam sobie prezydent to zrobił. No tak, no ale to jakby nie to rozdanie polityczne, tak? Tutaj pierwsze skrzypce raczej będzie grała druga strona sceny politycznej, jeżeli chodzi o Polskę, więc nie wiem, to znaczy zastanawiam się tak naprawdę jakby czy to, co prezydent robi, ta jego aktywność rzeczywiście no, ma jakiś swój taki dalekosiężny cel, to znaczy nie mówię teraz o pracy po zakończeniu prezydentury,
ale po prostu jakby co się za tym kryje, bo ja trochę mam wrażenie, że no prezydent wyszedł z założenia, że co jakiś czas będzie odpalał jakiś granacik i zobaczymy, co się stanie, będzie o mnie troszkę głośno. No teraz mu się udało, było głośno i przy okazji granacików, notabene dotyczących broni właśnie i bomb i wizyty, ale nie wiem, czy dobrze, czy głośno w dobrym kontekście, czy po prostu głośno. I wiesz, to już kiedyś było, ten program Nuclear Sharing. Nie wiem akurat, czy prezydent się na ten temat wypowiadał, ale ten temat gdzieś tam był jeszcze parę lat temu, ale tak w sferze takich bardzo ogólnych dyskusji. Ja teraz kompletnie nie wiem, dlaczego prezydent zabrał głos w tej sprawie, bo no, oczywiście za chwilę mamy szczyt NATO, natomiast no, to nie na szczycie NATO takie rzeczy są rozstrzygane. Więc mam wrażenie, że to raczej jest kwestia no, taka czysto marketingowa. Nie, to nie masz wrażenia, że prezydent po prostu czasem chciałby być ważny. Tak, no. Po prostu chciał być ważny, więc mówi tak jakby różne ważne rzeczy od niego zależały. No na pewno tak, na pewno tak jest. No wiesz, to nie jest tak, że prezydent jest kompletnie nieważny. Nie, absolutnie natomiast... tak nie jest, ale mam wrażenie, że czasem nasz prezydent chciałby być ważniejszy i podejmować bardzo ważne międzynarodowe decyzje. Tak, no i widać wyraźnie, że on się tak pozycjonuje na linii on Donald Tusk, tak? Że tak naprawdę to on jest teraz partnerem, nazwijmy to, takim partnerem z drugiej strony sceny, nie Jarosław Kaczyński, tylko on jest takim tym, który stoi naprzeciwko Donalda Tuska. Inna sprawa, że Donald Tusk moim zdaniem też dość sprytnie prowokuje Andrzeja Dudę, też często swoimi wpisami, bo przecież wystarczy, że Donald Tusk napisze jedno zdanie, a tam po prostu z pałacu już słychać taką wrzawę, Marcin Mastalerek tweetuje, Andrzej Duda często sam tweetuje, nie jest w stanie wytrzymać. Czasem kasuje te tweety szybko po wrzuceniu, takie były na przykład dotyczące żony Szymona Hołowni, pamiętam, to było parę miesięcy temu, więc to prehistoria jak na w ogóle warunki nasze. Właśnie pytanie, czy to chodziło o żonę Szymona Hołowni, bo tam teorie były różne. Różne były. To już nie wracajmy do tego, ale czy widziałeś, że jak jesteś... Chodziło o jaja w każdym razie. Tak. I niewielkanocne. Ale czy skoro jesteśmy przy Twitterze, ja tak znowu tak zręcznie przejdę do kolejnego tematu. Widziałeś tweeta Mateusza Morawieckiego dzisiaj, który zjednoczył wszystkich Polaków? Nie. Dotyczącego... Czyżby coś mi umknęło? Manula. Mani? Wiesz co, bo to chodzi o kotka, tak? No tak. Tego, dzikiego tak? kota. Manul o imieniu Mania, który został zdyskwalifikowany w konkursie na Manula. Powiem ci szczerze, no gdzieś wiesz, mignęło mi to, muszę przyznać, ale nie wiedziałem, że będzie to taki istotny problem polityczny. No, odniósł się do tego premier Morawiecki, zachęcając, żeby odwiedzić Manula, Manię, czy właściwie Manulicę, chyba Manię w poznańskim zoo. A myślisz, że to jest nasz przyszły kandydat na prezydenta? Manul? Manul miałby pewnie super szansę. Wiesz, kto to ostatnio powiedział, że Jacek Ozdoba. Słynny Jacek Ozdoba powiedział ostatnio, że właściwie... Minister Jacek Ozdoba. Minister Jacek Ozdoba dwutygodniowy. No ale minister. Tak, że właściwie to Trzaskowski nie ma się z czego cieszyć, bo tu jakby Platforma Krzesło wystawiła, to też by albo wygrała Manula. W Warszawie. Manula Manie. Więc czy Mateusz Morawiecki? Myślę, że ma szansę, tak? Bo ostatnio był taki sondaż, widziałam i tam ten sondaż był nieco dziwny, ponieważ on tam... On był dziwny, nie? Bo tam jest Beata Szydło jeszcze i Beata była i Beata Szydło i Mateusz Morawiecki, co było w ogóle zaskakujące, bo to było, jest dwóch ewentualnych, potencjalnych kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, ale już pomijając ten sondaż, w tych sondażach takich robionych co jakiś czas, które no być może te półtora roku przed wyborami nie mają jeszcze większego sensu, ale Mateusz Morawiecki dobrze sobie radzi w miarę, tak? Nie? Nie wydaje ci się? Nie wiem, wiesz, to jest ten sam Mateusz Morawiecki. Nie, bo ja się zastanawiam, bo wiesz, o co chodzi. A może Dorota Gawryluk jednak? No ale ona to chyba z innego komitetu. Tak? Nie wiem. A ja też tego nie wiem. Nie wiem. No bo tak się zastanawiam, że jeśli chodzi o te, czy trzecią drogę, Szymon Hołownia, wiadomo, że to jest jego marzenie, jego plan na przyszłość. No jeśli chodzi o koalicję obywatelską, no to pewnie Rafał Trzaskowski, bo ja jakoś nie... A ty jesteś z tego teamu, że Rafał Trzaskowski czy Donald Tusk? Ja byłem do niedawna z teamu, że kandydatura Trzaskowskiego nie jest przesądzona. O, byłem z tego teamu. No a po wyborach samorządowych? Myślę, że teraz już raczej ciężko byłoby wytłumaczyć wyborcom Platformy, że to akurat nie Trzaskowski. Tak? Mhm. Bo o ile oczywiście tam było ryzyko, że Trzaskowski może nie, że nie wygra, ale że nie wygra w pierwszej turze, no to jednak to, że uzyskał lepszy wynik niż 5 lat temu, to, że
przy kandydatce, takiej realnej kandydatce lewicy, bo przecież 5 lat temu to Andrzej Rozenek był kandydatem lewicy, dostał chyba 2% głosu, bo reszta zagłosowała na Trzaskowskiego, a tu jednak ta kandydatura była realna. Więc wydaje mi się, że oczywiście jakby sobie spojrzeć na samego Tuska, no to dla niego ta prezydentura byłaby takim symbolicznym zwieńczeniem kariery. Tak? No tak, ale jakby nie wygrał, wiesz, no to już by było, to byłoby słabo, gdyby... No już, byłoby to, słabo. To już raz Donald Tusk to na własnej skórze przerobił. Byłoby słabo, zwłaszcza, że no nie wiem jak teraz, ale ja pamiętam, były takie badania też. Zresztą chyba... Donald Tusk ma dzisiaj urodziny, wiesz o tym? Wiem, 67. Wszystkiego najlepszego, panie premierze. 67 urodziny, tak. Podobno zgotowali mu owację na zarządzie dzisiejszym, z tego co słyszałem. Natomiast to byłoby dla niego w sumie niezłe podsumowanie kariery. No tylko pytanie, czy on chce ją już teraz podsumowywać, no bo w wieku 68 lat wprowadziłby się do pałacu, ale co, i co wtedy, co, jakby, jaka układanka później, to znaczy kto ma być premierem? Podobno Kośniak-Kamysz marzy o tym, żeby być premierem. No dobrze, to kto ma być premierem, ale kto ma przejąć Platformę, Koalicję Obywatelską? No właśnie. No, chyba nie Rafał Trzaskowski. No nie, mi się ale wydaje. Wiesz, to słuchaj, przejmowanie Platformy już było. W 2014 roku została namaszczona Ewa Kopacz, skończyło się to dla niej katastrofą, to znaczy no ona została namaszczona, już półtora roku później nie została nawet szefem klubu Platformy, tak? Bo klub wsparł Sławomira Neumanna, którego dzisiaj w ogóle nie ma w polityce. Nie, on nawet nie był na listach przecież. Nie był na listach. No Ewa Kopacz będzie na listach, ale też Europarlament i to też jest raczej polityczna emerytura niż jakaś taka aktywność. Natomiast wydaje mi się, że jednak Trzaskowski ma mniejszy ten negatywny elektorat. Mhm. Zresztą w 20 roku były badania fokusowe też robione i Trzaskowski nieźle wypadał w tych badaniach. Nawet część wyborców, zwłaszcza wyborczyń PiS-u, chociaż deklarowała głosowanie na kandydata PiS-u, no to jednak doceniała jego walory. Więc to też i PiS też robił te badania. On też zbiera ten lewicowy przecież elektorat. No dokładnie, więc no, lewica pewnie wystawi swoją kandydatkę. No ja kilka osób z lewicy, z którymi rozmawiałam, mówiły, że no co prawda nazwisko jeszcze nie jest znane, ale że to będzie kobieta. I że nie będzie to Magdalena Biejat raczej, żeby nie wzmacniać partii Razem jednak. No tam za w ogóle, bardzo... mam już dosłownie chwilkę czasu, ale tam na lewicy też są jakieś takie wstrząsy tektoniczne. Zobaczymy, jak to wyjdzie, no bo w tym tygodniu mają się rozstrzygać losy list do eurowyborów lewicy. No, tak. No ale tam jest duży, duży konflikt, tak? To znaczy chodzi o jedynkę na Śląsku, ponieważ podobno Robert Biedroń, a tam Łukasz Kochut jest europoseł ze Śląska, który zresztą z partii z wiosny, partii Roberta Biedronia, miał jedynkę 5 lat temu tam, jest europosłem i no, miał mieć tą jedynkę. A ile lewica miała mandatów? 3? To ciężko powiedzieć. Wiosnę miała 3, ale pamiętaj, że politycy lewicy startowali jeszcze z Koalicji Europejskiej. No właśnie, bo wtedy była Koalicja Europejska. Ta koalicja, co nie wiem, czy pamiętasz, Grzegorz Schetyna się martwił, że odniesie tak duży sukces, że aż nie wiadomo, co z tym zrobić. A to widzisz, że tego akurat nie pamiętam. Natomiast, no tak. Jak to się skończyło, pamiętamy. Chociaż no, to nie była jedna lista, tak, bo nie było tej wiosny. Natomiast bo wtedy Cimoszewicz startował z Warszawy, no teraz ma nie startować z Warszawy, ale podobno ma startować z tego, co słyszałem, z zachodniopomorsko-lubuskiego, że tam go teraz rzucą, że ma to być potencjalnie okręg biorący. Natomiast no, na Śląsku jest wojna, bo podobno Biedroń zaproponował po wyborach samorządowych, kiedy okazało się, że wynik jest słaby, jedynkę, żeby partia Razem to sobie wzięła. Podobno dlatego, żeby nie wzmacniać tego Śląska, bo tam ordynacja jest specyficzna w eurowyborach, że te mandaty są takie pływające i one nie są na sztywno do okręgu przypisane i podobno Robert Biedroń boi się, że ten Kochut mógłby dostać lepszy wynik niż Śmiszek na Dolnym Śląsku. Mimo, że przecież to jest jego człowiek, Kochut. No
Tak, ale Śmiszek jest bardziej jego człowiekiem, bardziej jego powiedziałem. Człowiekiem, więc tam jest duża wojna, tak? To znaczy, ja słyszałem nawet, że struktury na Śląsku, które rekomendowały Kohuta na jedynkę, grożą, że w ogóle podpisów nie będą zbierać, jak Kohut nie dostaje tej jedynki, także tam się naprawdę, naprawdę dużo dzieje. Niektórzy twierdzą, że oni są w ogóle na granicy rozpadu. Wiem, że się odbyła też tydzień temu rozmowa w Włodzimierze z tego z Adrianem Zandbergiem o przeszłości. Na razie tam żadna bomba nie wybuchła, no ale widać, że coś się tam ewidentnie dzieje, no bo jak Lewica będzie miała 6 z hakiem, jak w wyborach samorządowych, no to te 3 mandaty to będzie takie marzenie. No tak, Lewicy. Ale coś słyszysz o tym, czy się w ogóle szykują zmiany na czele Lewicy, bo tak... Ja słyszałem, że na ostatnim... Wiesz, tych 3 facetów jest mało wiarygodnych, tak ci powiem, takie głosy słyszę, no że jednak Lewica z badań wychodzi, że wyborca Lewicy to jest bardziej jednak wyborczyni i to w dodatku młoda wyborczyni. Czy ja słyszałem, że na zarządzie Lewicy, ostatniej nowej Lewicy, Czarzasty z Biedroniem zasugerowali, że nie będą już startować w kolejnych wyborach na szefów partii, one się mają odbyć jesienią 2025 roku po wyborach prezydenckich. Czarzasty temu oficjalnie zaprzecza, mówi, że on się nie zajmuje rzeczami, które tam będą za półtora roku. Natomiast no, słyszałem to od wielu osób, że rzeczywiście coś takiego było, więc jakaś tam rozmowa jest. Ten kalendarz wyborczy na Lewicy jest dosyć długi, ale moim zdaniem on się może radykalnie przyspieszyć, jeżeli wynik wyborczy Lewicy będzie tragiczny. Mówimy o wyborach europejskich, bo powtórzenie wyniku w wyborach samorządowych, no to jest dla nich katastrofa. To znaczy oni w wyborach parlamentarnych mieli 8,6. Oni sami mówią, że te wybory dla nich... potencjalnie są lepsze, bo to jest trochę inny wyborca. Ale ten parlamentarny też był słaby. Tam potem była taka narracja, że po raz wracamy po latach do rządu, tak, ale sam wynik był no, słaby. No tak, ten tylko, z 15 października. Ale ten teraz w 7 kwietnia był jeszcze gorszy, wiadomo. No był, no, bo to wybory sejmikowe. Też pamiętaj, że Lewica się troszkę rozpłynęła, na przykład w Radach Miast. Przecież Jacek Sutryk startował z komitetu, na który wziął Lewicę. Więc to wiadomo, że to ma jakiś wpływ na wybory sejmikowe, no ale na pewno to są dwa ważne miesiące, no, to jest półtora miesiąca już właściwie. No, 9 czerwca. Tak, dla Lewicy i to są tygodnie, które zadecydują o przyszłości i Czarzastego i Biedronia. Wiesz, nie ma pewności, że Robert Biedroń w ogóle weźmie ten mandat. Bo w jakimś układzie niekorzystnym, on oczywiście startował z Warszawy 5 lat temu, ale w jakimś układzie niekorzystnym ten mandat może im zostać zabrany. Może nie zrobić takiego wyniku i co wtedy, tak? Czy wróci do Polski, do rządu, będzie ministrem? Więc to są takie rzeczy, które no, naprawdę będzie tam się na Lewicy działo, zresztą no, już się dzieje. A to powiedz mi jeszcze o rekonstrukcji rządu, czy się szykuje? Nie, no szykuje się. No przecież Tusk sam o tym mówił, natomiast... Ale ona będzie bardzo duża, no bo wiadomo, że tak, część ministrów właśnie chce uciec do Parlamentu Europejskiego. Mówi się o Sienkiewiczu, to jest aktualne. Budka to tak. Chyba nie wiem, no bo jednak jego żona została, wygrała wybory. Wiesz co, z Budką to powiem ci szczerze, nie wiadomo, dlatego że Budka był jakby na tej liście krótkiej, że on rzeczywiście bardzo by chciał. Potem słyszałem, że on gdzieś wewnętrznych rozmowach mówi, że w ogóle to jest nieprawda i ktoś mu szyje buty. No ale teraz znowu słyszę, że gdzieś to jest to grane. Inna sprawa, że nie wiadomo skąd miałby startować, bo ze Śląska pewnie Jerzy Buzek znowu będzie jedynką, a on tam robi naprawdę super wyniki, ponad 400 tysięcy 5 lat temu, więc trzeba by było to go gdzieś... To też jest niesamowite. Prawda? Nie, szacunek. I to przecież premier, który odchodził no nie jako jakiś wybitnie oceniany premier. Przecież AWS, na czele którego on de facto stał w 2001 roku, to nie wszedł do Sejmu, nie przekroczył progu wyborczego. No więc być może Budkę dostanie gdzie indziej miejsce. No ale teraz żona z nim nie wyjedzie przecież. No, ja słyszałem przed wyborami samorządowymi, że decyzja Borysa Budki będzie też zależeć od tego, czy jego żona wygra wybory w Gliwicach, czy nie, ale jak będzie zależeć, to się nie dowiedziałem. A, czyli że być może wcale nie jest tak, że jak wygra, to że on wtedy zostanie, tylko wprost no, przeciwnie. Właśnie. Ale jak właśnie, jak głęboka to będzie? Ale może to jest, wiesz, bo może to będzie dziwnie wyglądać, nie wiem, że prezydentka no, niemałego przecież miasta jest żoną ministra w rządzie, tak? To, oczywiście, lepiej, że była żoną europosła. Standardy się troszeczkę zmieniły na przestrzeni ostatnich lat. No sam przykład Roberta Biedronia i Krzysztofa Śmiszka. No co by o nim nie mówić, no nie mówię, że to jest nepotyzm, tak? No, natomiast no, goście z szefem partii mówi o Biedroniu, no i już jest jasne dla wszystkich, że jego partner życiowy będzie miał jedynkę we Wrocławiu. Wiesz, no to dzisiaj Robert Biedroń w TVP zresztą no, bardzo się oburzał na te pytania,
mówi, że wiele jest takich małżeństw, no tylko, że no, pokaż mi małżeństwo, w którym jest jeden małżonek jest szefem partii i ma decydujący wpływ na układanki na listach. No, ja nie znam takiego przykładu. No, Zdrojewscy, no, jeden jest ona jest senatorką, on jest posłem. No, na tym poziomie to tak, natomiast no, nie na poziomie szefa partii i tutaj de facto podwładnego w partii, więc i to też budzi na lewicy no, emocje duże. Ta historia. Rozumiem, że wcale ale wiesz, nie dlaczego pozytywne. No nie pozytywne, ale wiesz, jakby było, jak jest dobrze, to jest dobrze. To w ogóle nikogo to nie interesuje. Tak, jak jest jakby źle, to lewica miała nawet te 12%, jakie mieli w wyborach w 2019 roku parlamentarnych, to w ogóle nikt by się nie zająknął. Ale ponieważ teraz gra się toczy o pojedyncze mandaty, czy oni dostaną 3 czy 4, no to ma znaczenie. Jakby a mieli mandat tych mandatów w europarlamencie 10. To jest naprawdę bardzo dobra sprawa, żeby go mieć. Oczywiście, że tak. To jeszcze cię muszę zapytać i już zmierzamy do końca, bo już jest bardzo późna godzina. Nie wiem, o której ty wstajesz, ja jutro o 5 rano. Chcesz, jak mój syn wstanie. A, no tak. Twój syn jest młodszy od moich dzieci, więc ja już zapomniałam, że to tak bywa. Koło 8, więc nie jest źle. A nie, no to proszę cię, 8. Ja wiem, wiem, słyszałem, że ja już słyszałem wielokrotnie, że ja to mam szczęście. No, dobrze, bo... Ze 2 tygodnie temu tu w tym studiu cytowałam, już nie pamiętam, czy to cytowałam samego ministra Bodnara, czy kogoś z Koalicji Obywatelskiej, że już niedługo, niebawem poznamy listę, przynajmniej częściową listę nazwisk osób, które były inwigilowane za pomocą Pegasusa. No i poza tymi, którzy właściwie sami się zgłosili, no to nie poznaliśmy. No ja nie wiem, czy my ją poznamy. Ja nie mówię o tych wszystkich 578 osobach, bo wiadomo, że tam spora część z nich to w ogóle są osoby, które były inwigilowane, bo na przykład miały podejrzenia szpiegowskie, no ale jakaś tam miała być ta lista tych nazwisk, żebyśmy tę skalę znali. Myślę, że jednak może no nie, się no, okazać, że... skalę znamy, tylko że też nie jesteśmy pewni, bo Adam Bodnar ma wystąpić w Sejmie w tym tygodniu, więc rozumiem, że poznamy więcej szczegółów, ale no, oczywiście nie dotyczących nazwisk, bo tego na pewno nie będzie. No, skala teoretycznie jest znana, natomiast no, ile z tego to są osoby, które były niesłusznie inwigilowane? No pytanie, co to znaczy? Znamy tak? Liczbę, ale właśnie mam wrażenie, że znamy liczbę, ale skali nie znamy. To znaczy, no, liczba nam mówi, że to było tyle osób, no, ale jeśli by się okazało, że 99% to są osoby, które były podejrzane faktycznie to o są jakieś... jacyś przestępcy, tak, mafiozi, ruscy szpiedzy. Chociaż tak. Nie wierzę, bo do tych szpiegów jakoś nigdy przez 8 ostatnich lat się nie udało za wielu złapać. No ale że to są rzeczywiście niepodważalnie przestępcy, a nie przestępcy w stylu Krzysztofa Brejzy, co przekonywał Jarosław Kaczyński na posiedzeniu Komisji Pegasusowej, że Krzysztof Brejza to jest przestępca. No to jest ciekawe. To znaczy, jaki jest procent na tej liście przestępców, a na ale jaki jest procent osób, które były po prostu nieprzychylne no to władzy. Adam Bodnar tego moim zdaniem nie ujawni, bo on nie może moim zdaniem tego ujawnić. Po prostu. To znaczy... Faktem jest, że była napompowana w ostatnich tygodniach jakieś oczekiwanie wobec tego, natomiast moim zdaniem to oczekiwanie musi zostać radykalnie przytępione, ponieważ no tu przepisy są ograniczające. Tak? Chyba, że ktoś rzeczywiście, no bo na razie 30 osób dostało powiadomienia, ale więcej osób ma być powiadomionych, no jest prowadzone w prokuraturze krajowej śledztwo. Ja nie dostałam powiadomienia. Ja też jeszcze nie. Ale wszystko przed tobą. Tak, nie, no jakoś niespecjalnie w to mimo wszystko wierzę, chociaż oczywiście wszystko jest możliwe, ale nie wydaje mi się. No ostatnio zszokował mnie artykuł opublikowany właśnie przez Onet o dwóch żołnierkach żandarmerii wojskowej, które po tym jak oskarżyły swoich przełożonych o molestowanie seksualne, okazało się, że były właśnie inwigilowane Pegasusem przez kilka ładnych lat. No tak, no to takie przykłady są skandaliczne i są szokujące na pewno. Natomiast czy odważyliby się inwigilować dziennikarzy? Może tak. Nie wiem. No, tak jak mówię, ja pisma nie dostałam, ale ja jestem za małym żuczkiem, tak. Ale ty ale poza tym według mnie powinieneś dostać takie pismo. Ja znaczy, to by była obraza, gdyby cię nie inwigilowali. Tak czy inaczej śpię spokojnie. No dobrze, to jeszcze podziękowania od naszych widzów. Dostaliśmy super naklejkę od Trinity, która wszystkich pozdrawia, od Janny Zawadzkiej. Pan Darek Grabasz wysłał hojną super naklejkę z pytaniem, ile by kosztowało zaproszenie pani Elizy Michalik. Panie Darku, nic by nie kosztowało, dlatego że tutaj to wszystko się odbywa na zasadach dżentelmeńskich, bym powiedziała. Roset z komentarzem do naszych wywodów na temat Stanów Zjednoczonych, kiedy to popisałam się absolutnym brakiem znajomości geografii. Stany mają piękną naturę, ale ziemią obiecaną przestały być w latach 90. Same przedmieścia, brudne miasteczka i sypiąca się infrastruktura.
Marta Markowska nam zwraca uwagę, żebyśmy się nie nabijali z Mani, bo Mania to dobry manul. Ja nigdy w życiu bym się nie nabijała z manula Mani i w ogóle uważam, że to są przepiękne zwierzęta. I pan Darek Grabasz z komentarzem, komentarz sponsorowany, może komentarz, a bo pan Darek pytał o to, ile kosztowałoby zaproszenie pani Elis Michalik. Tak jak powiedziałam, nic by nie kosztowało, bo my tutaj nie płacimy sobie nikomu. Potwierdzam. Nie ma tutaj, nie dostają goście 500 ale złotych, jak herbatę to bywało. Ale bardzo herbaty mamy zresztą. I kawę, to prawda. I nam też goście nic nie płacą za wizyty. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj, za wieczór, za obecność, naprawdę liczną obecność i aktywność na naszym czacie. No i jutro oczywiście niezmiennie, 21, studio wyborcze. Ja się stawiam punktualnie, a na miejscu Kamila usiądzie Arleta Zalewska. I sobie porozmawiamy o tym, co się na przykład jutro będzie działo na komisji sejmowej i może pan Mariusz Kamiński nas czymś nowym zaskoczy. Kamil, bardzo ci dziękuję za dzisiaj. Ja również dziękuję. I dziękuję bardzo. Spokojnej nocy. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.